Obecnie znajdujemy się w Milówce, tylko proszę nie mylić z tą, z której pochodzą bracia Golec. Nazywam się Grażyna Zubik i w skrócie opowiem wam o szkole muzycznej. Filia Milówka to jedna z 7 filii Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Domosławicach. By mieszkać było w niebie, wsak twój tatuś kochany. Powstanie Szkoły Muzycznej w Milówce, będącej filią Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Domosławicach, było dodatkową motywacją do dostosowania świetlicy Domu Ludowego do potrzeb organizacji koncertów, audycji. Wyposażyliśmy salę w sprzęt akustyczny, oświetleniowy, multimedialny. Powstało miejsce, gdzie społeczność Milówki, jak i gminy Wojnicz, ma możliwość uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych, które wcześniej były zarezerwowane dla większych miejscowości. Początkowo szkoła miała 4 filie, ale za namową lokalnej społeczności, w tym rodziców, młodzieży, a także władz samorządowych, zostały otwarte nowe placówki, w tym w 2014 roku filia Milówka. Szkoła muzyczna w Domosławicach skupia wielu ambitnych i kreatywnych ludzi. Nauczycielami instrumentów są przeważnie muzycy młodzi, aktywni koncertowo, z sukcesami i z pasją. W naszej filii Milówka mamy nauczycieli od trąbki. Saksofonu. Skrzypiec. Altówki. Wiolonczeli. Fortepiano. Perkusji. Jest klasa fletu. Gitary. I akordeonu. Nauczyciele teorii, w tym jeden kompozytor, którego utwory niejednokrotnie wykonywane były w Lusławicach podczas koncertów, które nasza szkoła ma co roku. W naszej filii mamy zespoły, zespoliki oraz duży zespół kameralny prowadzony przez pana Łukasza Romańskiego. I pomimo krótkiej działalności, ponieważ niespełna 2 lat, mamy już na swoim koncie koncert w Europejskim Centrum Muzyki profesora Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, jak również wyróżnienie na mało w polskim konkursie zespołów kameralnych. Również występy w pobliskich ośrodkach kultury, jak i kościołach. Uczniowie i nauczyciele naszej filii biorą czynny udział w życiu regionu, niejednokrotnie uświetniając swoimi występami imprezy lokalne czy wydarzenia patriotyczne. Organizujemy już po raz czwarty spotkanie z historią w Milówce, gdzie uczniowie i nauczyciele odpowiadają za oprawę muzyczną. Jednym z głównych zadań naszej szkoły jest realizacja idei mistrz i uczeń. Wspólna praca uczniów i nauczycieli przynosi bardzo dobre rezultaty. Jesteśmy dumni z naszych uczniów i z ich postawy, jak również zaangażowania. Doskonale układa się współpraca naszej szkoły ze szkołą muzyczną. Organizujemy wspólne występy, w których nasi uczniowie prezentują się w montażach słowno-teatralnych. Odbyły się koncerty pieśni adwentowych, koncerty pasyjne,
i koncerty kolęd prezentowane w kościołach parafialnych Wielkiej Wsi, Grabnie, Olszynach i Wojniczu oraz na scenie Gminnego Ośrodka Kultury w Wojniczu. Zapraszamy na nasze koncerty! Nasza szkoła żyje i rozbrzmiewa muzyką i śpiewem codziennie do godzin wieczornych. Mamy możliwość obserwacji, jak od pierwszych kroków nauki gry na instrumentach nasi uczniowie rozwijają swe umiejętności do coraz to wyższych poziomów. Jestem przekonany, że jest to początek owocnej współpracy szkoły muzycznej z społecznością lokalną. Serdecznie zapraszam. Zapraszam serdecznie. Dyrektor szkoły w Milówce Marta Bocheńska.